Trillers.
The Krillers. Witajcie, detailingowy dziadzia, Gliptonik, dawno go u mnie nie było, znaczy ogólnie firmy Glipton, Express Interior Detailer, czyli produkt do wnętrza, na plastiki, na winyle. Ja próbowałem też na uszczelkach, fajnie usiadł i teraz tak, widziałeś dwa podejścia, i w Volvo, i w Audi, i usiadł fenomenalnie. Volvo w ogóle, on uwielbia miękkie plastiki, winylki właśnie, wchłania się perfekcyjnie, zostawia totalny macior, rewelacja. Przepraszam. Kolejna rzecz. Poślizg po tym produkcie jest obłędny. Obłędny poślizg. Naprawdę. Co za tym idzie? Nie łapie kurzu. I to widać. Ewidentnie, że mniej łapie kurz. Możesz go traktować jako odświeżenie wnętrza i jako dressing. Tak jak widziałeś, wody się nie boi. Naprawdę. I APC 1 do 20 miał problem, żeby go zdjąć. Skurczybyk jest niezły. I zapach. Tu nie odkręcę tego korka, bo jest zabezpieczeniem i nie chcę go popsuć, ale on pachnie tak trochę skórkowo, jak to Gliptona produkty, więc jak masz skórę i używasz takich, lubisz zapach skórki, on go uzupełni. Nie jest to totalna skóra, taki zapach skóry, ale czuć ta nuta, to będzie mega uzupełnienie, jeżeli chodzi o wnętrze, jak lubisz właśnie zapach skórki, że uzupełnisz, powiedzmy, dressing czy odżywkę do skóry, ładnie ci pachnie skórką, uzupełniasz tym i masz bajkę w aucie. Masz skórzanie, skórkowo, o może tak, jak nigdy dotąd. No dobrze, podsumowując produkt, bardzo fajny, słuchaj, bardzo fajny produkt, naprawdę wykończenie jest mega, wydajność mega, śliskość mega, słabo łapie kurz, naprawdę rewelacja. I tutaj porównanie do mojego ulubieńca, Shine System i Interior Cleaner, którego używam 1 do 20 do wnętrza. Ten słabiej ściąga brud. Tamten to jest bardziej nastawiony na czyszczenie, pomimo że też tam coś po sobie zostawia. Ten jest bardziej nastawiony na zabezpieczenie. Więc tutaj jako dressing i takie szybkie przetarcie jak najbardziej. Słuchaj, ale żeby nie było tak cudownie, wskoczyłem do Mańka. Tam są tandetne plastiki. Tragiczne plastiki. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o boczki drzwi, tragedia. Poszło w połysk. Zresztą zobaczysz to. Jeżeli chodzi o kokpit, zrobiło całkiem niezłe wykończenie, też w macie. No tak, w macie, nie nabłyszczyło jakoś strasznie. Ale zauważyłem, że produkt, jak chcesz go traktować jako interior cleaner, on zależy też, co leży w aucie. Jeżeli masz produkt, który jest trwały, bo jak masz produkt położony, powiedzmy zabezpieczenie, które jest łatwe do zdjęcia, to on, można powiedzieć, wymienia, zbiera tamto, zostawia siebie. Ale jeżeli tak jak na boczkach drzwiach leżała Leica Lahega od... No właśnie, to jest ta firma, Lahega. Tam było chyba coś 66i produkt, gdzie bawiąc się rozcieńczeniami, robimy sobie wykończenie. I tam było rozcieńczenie, które dawało taki połysk, to uzupełnił. I poszło w połysk na boczkach drzwi. Więc tutaj musimy uważać, nie lubi... Lubi twarde plastiki. Ale trzeba uważać, kurczę, bo bardziej mu do połysku niż do matu, ale za to skurczybyk przyciemnia na maksa. No dobra,
Z mojej strony to wszystko, słuchaj. Genialny produkt, naprawdę. To nie jest tak, że w Mańku źle usiadł, a czy źle. Nie na wszystkich elementach. Wiadomo, jak to z plastikami. Jak to z plastikami, tutaj musisz sam wyczuć, ale produkt jest obłędny. Uwielbiam go. Naprawdę jest bardzo fajny. A najbardziej podoba mi się śliskość i to, że nie łapie tak kurzu. Nie łapią kurzu plastiki. To jest mega duży plus. No dobra, z mojej strony to wszystko. Rewelacyjny produkt. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak to było w Mańku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! The Krillers.